Dzisiaj film, gdzie pokażę, jak wyglądają moje ustawienia falownika Energy przy pracy wyspowej. Zapraszam. Dzisiaj taki krótki filmik z ustawieniami mojego falownika. Pokażę też, bo ktoś tam dyskutował, że w komentarzach, że prądy się nie sumują przy połączeniach szeregowych paneli, przepraszam, równoległych paneli. Natomiast oczywiście te prądy się sumują. Mamy 8 amper, mamy 10 amper i mamy 18-19 amper. No, nie ma dzisiaj pełnego słońca, troszkę zachmurzone niebo jest, stąd takie wahania. Ale jak najbardziej prądy się sumują. Panele są 13-amperowe, więc maksymalnie mogą dać 13 amper. Jak widać, no, nie dają, nie ma pełnego słońca. Natomiast tutaj mamy 18 amper, czyli jak widać 19 nawet amper. Więc prądy jak najbardziej się sumują. Napięcia nie przy połączeniu równoległym, natomiast prądy tak. Jak widać, w tej chwili nie mamy, otworzę może, w tej chwili nie mamy ani zasilania inwentera, ani żadnej produkcji. Wszystko stoi. A jest to spowodowane tym, że inwerter pracuje w trybie wyspowym. Jak widać, teraz on ładuje akumulator. Odłożę sobie miernik. Teraz ładuje tylko i wyłącznie akumulator. Dopóki nie naładuje akumulatora, nie załączy się zasilanie obwodów zewnętrznych. Także w tej chwili, nieważne jaka będzie produkcja z paneli, ja sobie tu przełączę, jak widać 13 amper. Mamy 1-2 kW produkcji. Natomiast w tej chwili cały czas od rana doładowywany jest magazyn energii. W tej chwili akumulator jest tylko ładowany. Jak widać, magazyn jest naładowany w 37% i jest cały czas ładowany. Ok, przelecimy sobie teraz szybko ustawienia falownika. Ja nie do końca pamiętam, które tryby są od czego, więc po prostu po numerkach sobie przelecimy. Natomiast później w postprodukcji po prostu dodam Wam opisy, dodam komentarze do tego, które ustawienie za co odpowiada, które jest, że tak powiem, ważne dla pracy falownika. No to wchodzimy. I tak pod pozycją 1 mamy SBU, czyli Solar Battery Utility, czyli najpierw praca z paneli, później praca z baterii, a na końcu praca z sieci. Pod 2 mamy maksymalny prąd ładowania. Jest to prąd ładowania sumowany zarówno z paneli, jak i jeżeli jest to z sieci. Pod numerem 3 mamy ustawienie zakresu napięcia wejściowego z sieci. Ja mam ustawione UPS, jest to napięcie z zakresu 170 do 280 V. Pod 5 jest ustawienie typu baterii. Ja mam ustawiony user, czyli sam wybieram napięcia ładowania baterii. O tym będzie w dalszej części. 6 to automatyczny restart w przypadku przeciążenia. Ja tutaj mam ustawioną opcję, że w przypadku przeciążenia inwerter się zrestartuje. Natomiast można też ustawić, że pozostanie wyłączony. 7 podobnie jak 6, jest to restart, ale w tym wypadku w przypadku nadmiernej temperatury falownika. Pod 8 mamy wybór napięcia wyjściowego, oczywiście w przypadku Polski jest to 230 V. 9 to częstotliwość napięcia wyjściowego i ponownie tutaj w Polsce 50 Hz. 10 to ustawienie automatycznego bypassu. Ja tutaj mam ustawiony automatyczny bypass, ale nie mam włączonego zasilania z sieci. 11 to maksymalny prąd ładowania baterii z sieci. Ja mam ustawiony minimalny zakres, czyli 2 ampery mniej się nie dało, dlatego że nie chcę, żeby mi się akumulator ładował z sieci. Punkt 12 przy ustawieniu pracy w trybie SBU określa, przy jakim napięciu na akumulatorze falownik ma zacząć pobierać napięcie z sieci. Ja mam to dosyć wysoko ustawione, bo na 50,5 V, dlatego że ja nie korzystam praktycznie w ogóle z sieci, mam ją odłączoną. Natomiast jeżeli byście mieli podłączoną sieć i chcielibyście, żeby Wam falownik cały czas pracował, wtedy ustawiacie sobie tutaj napięcie graniczne, kiedy ma się przełączyć na pracę z sieci, jeżeli w akumulatorze pozostaje jeszcze jakieś napięcie. Można tutaj ustawić, nie wiem, 48, 46 V, to już zależy od tego, jak chcecie. Punkt 13, również w trybie SBU, tutaj ustawiamy napięcie, kiedy falownik ma zacząć pracować z baterii. Ja mam to ustawione na 53,5 V. Jako że magazyn mam dosyć mały, bo to jest tylko 5 kW, a zużycie w ciągu dnia potrafi być maksymalnie duże, nawet do 20 kW, więc mam to ustawione dosyć wysoko. Chodzi o to, żeby magazyn jak najwięcej się doładował. Dopiero po przekroczeniu 53,5 V falownik z powrotem zaczyna pracę z akumulatora.
Punkt 16 określa priorytet ładowania baterii. Ja mam ustawione na CSO, czyli w pierwszym przypadku, w pierwszej kolejności mam ładowanie z paneli. Jeżeli nie ma napięcia z paneli, wtedy jest ładowanie z sieci. Ja napięcia z sieci nie podaję. Natomiast mógłbym ustalić na OSO, czyli tylko ładowanie z paneli słonecznych, bez sieci. Natomiast ja ustawiłem sobie na CSO, w każdej chwili podniosę sobie po prostu bezpieczniki na sieci i będę miał 2-amperowe ładowanie akumulatora, jeżeli będę taką potrzebę miał. Ewentualnie podniosę sobie po prostu prąd ładowania z sieci w ustawieniach i tyle, jeżeli będę miał taką potrzebę oczywiście. 18 to alarm w przypadku jakiejś usterki na falowniku. ND4 oznacza, że ten alarm jest włączony, więc nie ma co tego zmieniać. 19 to automatyczny powrót wyświetlacza do ekranu początkowego, czyli tego domyślnego. U mnie jest to wyłączone, po prostu ekran zostaje włączony na tym, na jakich ustawieniach go zostawiłem. 20 odpowiada za podświetlanie wyświetlacza, LON, czyli lights on. Ja mam to załączone cały czas podświetlanie, wy możecie sobie zgasić, więc tutaj są tylko te dwa ustawienia. 23 to jest wejście w bypass przy przeciążeniu falownika, czyli jeżeli byśmy pobierali więcej niż falownik może dać, czyli ponad te 6,2 kW, wtedy nastąpi obejście falownika, czyli przejście w bypass i praca na sieci. Ustawienie BYE. To znaczy, że dopuszczamy taki tryb pracy. Numer 25 jest to ustawienie ID urządzenia dla protokołu Modbus. Tutaj jedynka nie ma znaczenia dla mnie żadnego, nie używam protokołu Modbus. Punkt 26. Jeżeli w punkcie 5 wybraliśmy opcję User, tutaj możemy ustalić napięcie ładowania akumulatora. Ja mam ustalone na 57 V, dlatego że mam akumulator 48 V, 57 przez 14 daje 3,56, czyli tyle ładowane jest jedno ogniwo. I tak mam to ustawione, ładuję go po prostu do 100%. 27 jest to napięcie pływające, czyli jest to takie napięcie, które podtrzymuje stan naładowania akumulatora, czyli jeżeli akumulator naładujemy do 100% i zostawilibyśmy go nieużywanego, to on ma coś takiego jak samo rozładowywanie. I to napięcie jest po to, żeby podtrzymać to naładowanie baterii. U mnie to jest mało istotne, ja mam ustawione to na 55,5 V, dlatego że u mnie magazyn energii dwa razy dziennie jest ładowany i rozładowywany. Mam dwa cykle w ciągu dnia, więc u mnie to tak naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast mam to ustawione na 55,5 V. Punkt 29 określa napięcie odcięcia na pracy z baterii. Jest to minimalne napięcie, do którego może zejść falownik przy pracy z baterii. Ja mam to ustalone na 47 V, natomiast na samym BMS-ie jest to ustalone na 44,8 V. Mam to ustalone dość nisko i napięcie ładowania mam ustalone dość wysoko, dlatego że cały czas testuję ten magazyn energii, więc pracuję na 100% jego wydajności. 32 jest to ustawienie czasu, w jakim ma działać napięcie podtrzymujące. Ja mam tu ustawione w automacie. Punkt 33 jest to wyrównanie baterii. Ja mam tutaj EDS, czyli mam wyłączone wyrównanie baterii. Za to odpowiada mi BMS w baterii. Poza tym ustawienia wyrównania baterii w punktach od 33 do 39 dotyczą głównie baterii kwasowych, także tutaj do LiFePO 4 one nie mają zastosowania. Punkt 34 określa napięcie wyrównania. Dla mnie to jest nieistotne, ponieważ wyrównanie mam wyłączone. Punkt 35 jest to czas pracy tego wyrównania baterii. Również dla mnie nieistotne, ponieważ mam to wyłączone. Punkt 36 jest to timeout wyrównania. Dla mnie również nieistotny. I punkt 37 jest to przedział wyrównania, czyli co ile dni to wyrównanie ma następować. Również dla mnie nieistotne. Punkt 39 jest również punktem związanym z wyrównaniem baterii i jest to natychmiastowe uruchomienie wyrównania. Punkt 41 i 42 są to punkty związane z automatycznym wykryciem baterii litowych. Oczywiście jeżeli w programie 5, w punkcie 5 zostało wybrane ustawienie LIX, ja natomiast wybrałem tam user, czyli sam wszystko ustawiam ręcznie, dlatego te punkty pomijam. Natomiast punkt 46 jest to maksymalny prąd rozładowania baterii. Ja mam to wyłączone, u mnie dba o to BMS, natomiast możemy tutaj ręcznie ustawić w zakresie od 20 do 500 A. No i to wszystko. I takie właśnie są moje ustawienia na inwerterze.
Oczywiście możecie mieć zupełnie inne ustawienia, natomiast no ja mam tak ustawiony, do tej pory nie było z nim problemów, cały czas działa, tak jak mówiłem, ja mam pracę bardziej wyspową, zasilanie z sieci mam cały czas wyłączone, na początku tylko do testów miałem włączone, natomiast od ponad miesiąca mam je wyłączone, pracuję tylko solar i bateria i to mi na tą chwilę wystarcza, natomiast no bateria jest za mała, więc będę musiał ją rozbudować. Dzięki, do następnego. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.